Cześć, to witam w kolejnym materiale. Dzisiaj zobaczymy sobie Dragon Ball Z Kakarot. Jest to gra RPG. Zmiana troszkę klimatu w cyklu gier z Dragon Balla, ponieważ ostatnie gry z tego cyklu były bijatykami 2D bądź 3D jak Xenoverse, a właśnie 2D Fighter Z. Tutaj mamy do czynienia z pełnoprawnym action RPG, który łączy otwarty świat oraz walki, które przeprowadzane są zgodnie z tym, co mogliśmy zobaczyć w anime. Na początku myślałem, że ten materiał będzie po prostu gameplayem. Niestety po godzinie gry stwierdziłem, że nie potrafiłem się na tyle skupić na dość licznych tutorialach i okolicznych rzeczach, które wydarzają się w grze, że stwierdziłem, że będę po prostu opowiadać, co się w tej grze dzieje. Ogólnie można powiedzieć, że Dragon Ball Z Kakarot dzieje się po wydarzeniach z walki z Piccolo w podstawowym Dragon Ballu i rozpoczyna się zaraz, jak ma na planetę Ziemię przylecieć Raditz, by zobaczyć, jak sobie radzi Goku z podbijaniem planety Ziemi, a wydarzenia, które kończą teoretycznie Dragon Ball Z, tak jak było w anime, ma się po prostu kończyć walką z Buu i ocaleniem świata. Zobaczymy, jak dokładnie to poprowadzą, ponieważ jeszcze gry nie przeszedłem. Od początku możemy zobaczyć, że cutscenki, które są wykonane na silniku graficznym, są naprawdę przepiękne. Oryginalne japońskie głosy towarzyszą nam, bądź angielskie, jeżeli sobie tak zażyczymy. Ja zostałem przy oryginalnych japońskich głosach. A na początku rozgrywki raczy nas walka z Piccolo, którą sobie w myślach przypomina Goku, jak z nim walczył, i przez to możemy właśnie przejść przez tutorialową walkę, w której uczymy się sterowania. Na początku jest ono dość chaotyczne, chyba że graliśmy w Xenoverse'a bądź Xenoverse'a 2, bo tutaj sterowanie jest do tego dość podobne. Grubsza, skracając, system walki polega na tym, że X-ami robimy uniki, szybkie przeskoki, a pod przyciskiem B na padzie od Xboxa bądź kółkiem będziemy atakować naszego przeciwnika wręcz. Kwadrat to są kulki energii, trójkąt ładowanie i oczywiście specjalne ataki pod L1. No i ogólnie poruszanie się, latanie po mapie jest za pomocą R1 i R2 wraz z gałką. Można też się bronić pod L2, co sprawia, że nasze ataki blokowane są częściowo przez barierę, ale ta bariera się właśnie może przerwać, co sprawia, że jesteśmy ogłuszeni, a tego raczej nie chcemy robić. Naszą tutorialową walkę szybko kończy dość efektowna animacja starcia się dwóch energii Piccolo oraz Goku. I tak właściwie zaczynamy naszą przygodę już z grą właściwą. A naszą przygodę rozpoczniemy z dosyć niskiego pułapu, ponieważ będziemy robić questy z synem Goku, Son Gohanem. I tak naprawdę będziemy robić podstawowe rzeczy, które tak przybliżają nam mechaniki w grze, takie jak właśnie łowienie ryb, czy znajdowanie przedmiotów na planszy. Biegając po mapie tak naprawdę zbieramy przedmioty automatycznie, więc to nie jest żaden problem. Szukania też ciężko jest po prostu je pominąć, bo po prostu świecą się dość mocno i wystarczy przebiec obok nich. Poruszanie jest na początku trochę dziwne, ale po chwili czasu można się bez problemu przyzwyczaić. Mamy też podpowiadajki z lewej strony, które pokazują nam tak naprawdę klawiszologię, można potem z tego zrezygnować. Łowienie ryb jest sprowadzane do minigierki, która polega na zarzuceniu przynęty bądź nie i następnie próbujemy lewą gałką sprawić, żeby ryby, które są w naszym widoku, przypłynęły do ogona Goku. W tym momencie on jest sztuczny, który zrobiła dla niego Bulma, i ryby wabione ogonem przez machanie właśnie tą lewą gałką, wystarczy potem tylko zrobić jedną szybką minigierkę na takim suwaku i ostatecznie wcisnąć w okręgu, by wykonać świetny cios i powalić ją na lądzie. Po złapaniu zdobyczy można ją potem upiec przy ognisku, przy takiej aktywności gotowania, która
pokazuje, jaki jest efekt posiłku i także jaki ma dopalacz statusu. Kolejną mechaniką, którą poznajemy, są znaki dusz, które tak naprawdę podwyższają nam statystyki w odpowiednich drzewkach pasywnych. W tamtych miejscach można po prostu wziąć sobie odznaki, które zdobywamy podczas robienia różnych questów w postaci i łączyć je z innymi. Także w tym przypadku na przykład mamy Goku i jego syna i dzięki temu mamy dodatkowy bonus, bo to jest ojciec i syn. A żeby odblokować kolejne bonusy z różnych postaci, dostajemy różne prezenty, którymi obdarowujemy inne postaci, co ostatecznie dodaje kolejne poziomy i mamy więcej jeszcze statystyk. Swoją drogą udało mi się zobaczyć jeszcze Goku jako model, który nie został zamknięty przez jakiś skrypcik i sobie po prostu stał i rozglądał. Po kolejnych wydarzeniach mamy możliwość dolecenia do wyspy genialnego żółwia, nazwanego tutaj Mistrzem, i poznajmy nową mechanikę zbierania podczas lotów kulek Z, które są w różnych kolorach i te różne kolory odblokowują różne umiejętności z drzewka Goku i innych bohaterów, których będziemy mogli podczas naszej podróży kierować. Gra też nam umożliwia przypomnienie sobie trochę z poprzedniej części Dragon Ball Z, czyli Dragon Ball, gdzie są małe wstawki humorystyczne, co się działo w wydarzeniach i właśnie widzimy tutaj krótką zajawkę, jak kiedy genialny żółw uważał takie stroje za jego oficjalne, także wszyscy musieli być w takie ubranie. Fajny smaczek, który mi się bardzo spodobał, już znalazłem kilka i każdy wspominam bardzo dobrze i nostalgicznie. Na Wyspie Boskiego Mistrza również pokazana jest mechanika opowieści dodatkowych, które opcjonalnie można wykonywać i są to takie krótkie historyjki z kilkoma dialogami, które dodają trochę do oryginalnej historii. W tym questie mieliśmy okazję przeprowadzić małe śledztwo dla Boskiego Mistrza, który zgubił swoją księgę z kostiumami kąpielowymi. Okazało się, że żółw na wyspie schował ją, zakopał, ponieważ go denerwowało dziecinne zachowanie Boskiego Mistrza. Kiedy już wykonamy kilka questów, możemy wydać medale, które za nie dostajemy u innych postaci, które mają tak zwaną łapkę treningową i można nauczyć się po prostu nowych ataków. W tym przypadku będziemy atakować się nieprzerwalnej uderzenia energii. Tutaj też poznajemy mechanikę bardziej uników i gardy, jak to działa. Ja na przykład na tym treningu nauczyłem się puszczać już prawowite kamehameha, co zakończyło trening z Krillanem i odblokowałem właśnie nieprzerwane uderzenie energii. Po siadankowej atmosferze na Wyspie Genialnego Żółwia zobaczymy cutscenkę, na której Raditz ląduje na ziemi i będzie próbować znaleźć Kakaroto, czyli Goku, po to, żeby go namówić, że jednak wytępienie ziemi to jest coś, co jest jego zadaniem i powinien już to dawno zrobić. Kiedy po cutscence zobaczymy postać Piccolo, który wyczuł tą energię, przejmujemy nad nim kontrolę, co sprawia, że teraz mamy już dostęp do dużo większego pola manewru w otwartym świecie i możemy nawet spotkać losowe zdarzenia, które właśnie na przykład przeciwnicy, którzy latają i będą próbować nas atakować. Spotkamy też mnóstwo kulek Z o różnych kolorach, które okazują się całkiem spoko opcją jako zadaniem pobocznym, bo wciągnąłem się i przez pierwsze 20 minut latania po mapie to było głównie zbieranie tych kuleczek, żeby podpakować sobie moc postaci. Tak jak mówiłem, też spotykamy randomowe potwory, które aktualnie są na planszy i będą nas gonić i próbować atakować. W tym momencie mamy dwa potwory, co jeszcze sprawia, że musimy prawą gałką zmieniać cele. Nie powiem, bardzo satysfakcjonująco to wygląda, zwłaszcza, że po tym mamy troszkę więcej możliwości przez to, że postać leveluje na wyższe poziomy i wtedy te potwory po prostu zostają przez nas zmiażdżone, jak to w takim Dragon Ballowym stylu. Też możemy poznać nowe techniki, których używa Piccolo, widzicie teraz falę uderzeniową, grad pocisków właściwie. Powiem wam, że to bardzo efektywnie wygląda i jest mega efektowne. Na końcu dostajemy informację, ile zdobyliśmy pedeków oraz jaką mamy rangę zakończonego pojedynku. Oraz dodatkowe kulki Z.
I to tak naprawdę tyle, co udało mi się na razie przez tą pierwszą godzinę zagrać. Mam nadzieję, że podobało wam się to, w jaki sposób chciałem przedstawić wam dzisiejszy materiał, ponieważ zwykle robię to w innej formie. Mam nadzieję, że jeżeli tak bardziej wam się podoba, możecie śmiało napisać komentarz. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Tymczasem ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że nagram jeszcze kolejne materiały z tego tytułu. Trzymajcie się, na razie. Huh?